Dzień dobry. Dziś gościem TV Sochaczew jest pan Maciej Skrzynecki, kandydat do Rady Powiatu z okręgu pierwszego. Tak, okręg pierwszy, czyli gmina Brochów, Młodzieszyn, Iłów i Rybno. Panie Macieju, co się stało, że postanowił pan kandydować do Rady? Myślę, że troszkę szerzej może odpowiem na to pytanie, bo generalnie jakikolwiek w ogóle pomysł kiedyś o pracy w samorządzie pojawił się, tylko to już było chyba kilkanaście lat temu, kiedy moja mama rezygnowała z bycia radną w gminie Brochów. Była tą radną przez 20 lat. W momencie, gdy rezygnowała, podsunęła mi pomysł, żebym może ja zaczął w tej gminie działać. Natomiast na tym etapie akurat, kiedy ta propozycja padła, no to uznałem, że wolę zająć się firmą, rozwojem biznesu, bo jednak to na tym etapie uważałem jako priorytet. Natomiast praca ogólnie takiego, może nie wiem, nie samorządowca, a społecznika nie jest mi obca, bo od 20 lat jestem czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej u mnie we wsi w Śladowie. Jestem też skarbnikiem w tej straży, a że gdzieś tam cały czas czynnie działam. Natomiast w zeszłym roku takim impulsem w ogóle do tej decyzji była wizyta mojego serdecznego kolegi, którego tutaj pozdrawiam, Piotrka Wróbla, który przyszedł do mnie, porozmawiał i zaproponował właśnie kandydowanie do Rady Powiatu. Ale wspomniał pan tutaj przed chwilą o tym, że poświęcił pan czas firmie, tak? Czyli jest pan biznesmenem, przedsiębiorcą. Prowadzi pan firmę. Od jakiego czasu? Firmę prowadzę od 2012 roku. Tutaj w tej chwili, gdzie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, to jest jeden z moich oddziałów. Natomiast to jest ten, z którym jestem chyba tak najbardziej związany i tutaj chyba najwięcej serca włożyłem, bo to biuro osobiście stawiałem jeszcze w czasach studiów, dlatego że jest najbliżej mojego miejsca zamieszkania i właśnie jest to na terenie naszego powiatu. Dlatego wie pan, też jakby jestem ze względu również na działalność swoją obecny w tym życiu społeczeństwa, w życiu mieszkańców naszego powiatu, bo gdzieś tam wielu mieszkańców stało się moimi klientami po prostu i znamy się z takich relacji. Dlaczego to pytam? Dlatego, że no jeżeli tyle lat potrafi, bo to ile już, 16, 12? Na 12 lat jakby prowadzę działalność na siebie, natomiast wcześniej też już pracowałem w tej firmie, także z branżą jestem już około 20 lat. Ale 12 lat już pan jakby na swój rachunek pracuje, tak? No i utrzymać się na rynku, no gdzie powiedzmy w Polsce nie jest prosto prowadzić biznes, to trzeba mieć jakieś umiejętności, prawda? Radzić sobie, być przedsiębiorczym, energicznym. No gdzieś tam kreatywny trzeba na pewno być. No, nie mówmy o księgowości kreatywnej. A nie, no wiadomo, dokładnie. No. Natomiast pan kiedyś w radiu taki tekst usłyszałem, że jeśli jesteś żonny niezapomnianych wrażeń, załóż działalność w Polsce, wrażenia pojawią się same. Tak jest. Coś w tym jest rzeczywiście. No, tak jak pan powiedział, no, przedsiębiorca w obecnych czasach nie ma lekko. Natomiast wie pan, no, jeśli człowiek gdzieś tam chce się rozwijać, pracuje, no, to jest to wszystko do zrobienia, do ułożenia. Przez te lata też jakoś doświadczenia nabrałem. Udało mi się skompletować taki zespół rzetelnych, kompetentnych pracowników, gdzie niektórzy są nawet dłużej w branży ode mnie. Dlaczego tak drążę ten temat? Dlatego, że no w Radzie też trzeba mieć jakieś pomysły, prawda? Jakąś wizję swoją tego powiatu. Ma pan jakieś takie pomysły? Coś by pan mógł powiedzieć? Powiem może też, jakby tu mu trochę tak dwutorowo pewnie pójdę, bo chciałbym powiedzieć o ewentualnych swoich takich osobistych planach co do pracy w samorządzie, w Radzie Powiatu. Natomiast też chciałem tutaj powiedzieć o koncepcji samorządowców razem, ponieważ też tam mamy swój program ciekawy i realny do zrobienia. Natomiast może zacznę właśnie od tych jakby swoich takich, od swojej wizji i od pomysłów. Uważam, że przede wszystkim praca w Radzie Powiatu powinna polegać na współpracy z lokalnymi samorządami, z urzędami gmin,
i uważam, że tu jest trochę też do poprawy, jeśli chodzi właśnie o dotychczasową pracę radnych powiatu, bo gdzieś tam rozeznanie delikatne zrobiłem. No i wiem, że często są to jednostki wśród radnych, które rzeczywiście ten kontakt z urzędami gminy, z przedstawicielami tych urzędów jakoś na bieżąco mają. Natomiast to uważam, że powinno być normą po prostu, że ten kontakt jest na bieżąco, bo ja ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że znam problemy mieszkańców swojej gminy, gminy Brochów akurat, bo tam się urodziłem, wychowałem i jakby znam te problemy najlepiej, biorąc pod uwagę, że ubiegam się o miejsce w Radzie Powiatu Sochaczewskiego, całego powiatu, tym samym wszystkich gmin, no to pierwsze, co bym chciał zrobić, to kontakt przede wszystkim z przedstawicielami poszczególnych gmin i badanie ich potrzeb. Bo gdzieś tam, wiadomo, no pewne potrzeby są wspólne, bo często jest to infrastruktura, jest drogi, gdzie nie ma gminy, w której jakby nie ma zapotrzebowania na takie prace. Natomiast jest też wiele innych działań, w których te gminy się jakby są rozbieżne po prostu. Dlatego trzeba jakby z każdym samorządem, uważam, współpracować i indywidualnie trochę do tych działań podchodzić. Bo pewne działania są wspólne, natomiast jest część działań, które są jakby oddzielne dla każdego samorządu. Także to taki jest na pewno główny punkt, bo tu jakby ciężko mówić o programie, bo to tak naprawdę te potrzeby z każdego miejsca mogą być różne. Nie, oczywiście. Też jeśli chodzi o pracę w samorządzie, na pewno też chciałbym się oprzeć na działaniach naszego Stowarzyszenia Samorządowców Razem, bo zebrała się tam nas naprawdę fajna i liczna grupa. Mamy wiele pomysłów, natomiast zachęcam do odwiedzania naszej strony na Facebooku. Też można się tam zapoznać z naszym programem. A z racji tego, że jest pan druhem, tak, strażakiem, to pewnie widziałby się pan w Komisji Bezpieczeństwa. Pewne doświadczenie mam, mógłbym tam do tej komisji coś wnieść, natomiast widzę siebie też jakby w dziale odpowiedzialnym za inwestycje, bo jednak od kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu myślę, że pozwala mi na pewne kwestie szerzej spojrzeć. Wie pan, no, w dzisiejszych czasach też, żeby biznes prowadzić, trzeba się rozwijać, trzeba inwestować cały czas, bo kto się nie rozwija, ten się cofa tak naprawdę. Dlatego gdzieś tam mówię, no, ta kreatywność jest tu potrzebna. Myślę, że też moje wykształcenie mogłoby tu trochę pomóc, bo jestem inżynierem budownictwa. Dlatego gdzieś tam też takie inwestycje właśnie infrastrukturalne, drogowe jakieś tak, no, nie są mi obce i tutaj też chciałbym w tym kierunku na pewno działać. No, chciałbym się skupić na pewno na inwestycjach, które no, poprawią jakość życia mieszkańców. I zależy mi na tym, żeby wszystkie inwestycje, które powiedzmy byłyby realizowane, jeśli ten mandat otrzymam, żeby były odpowiednio przeanalizowane. Wszystko, żeby nie było tej sytuacji, że mamy pomysł, robimy i tyle. Hasło nie. Musimy przeanalizować dokładną celowość tego działania, zrobić wywiad wśród społeczeństwa, wśród mieszkańców. To na przykład jest bardzo fajne wśród mojego komitetu Samorządowcy Razem, gdzie członkowie naszego stowarzyszenia spotykają się z mieszkańcami, robią po prostu wywiad, pytają mieszkańców, jakie mają potrzeby, tak, czego im brakuje w mieście, czy to w powiecie. I na pewno to pomaga, także chodzi o to, żeby te inwestycje miały sens po prostu, tak, żeby później to, co nie wiem, zostanie zbudowane, żeby było wykorzystywane w odpowiedni sposób. Czyli chciałby pan już jako radny, załóżmy, że pan zostanie, to mieć bezpośredni kontakt z ludźmi i codzienny, powiedzmy, tak? Nie codzienny, ale częsty. Z racji też prowadzenia działalności, no to z ludźmi cały czas przebywam, rozmawiam. Duża część mojej pracy to jest po prostu rozmowa z ludźmi i chyba jest to jedna z rzeczy, która mi się też bardzo mi się podoba w tej pracy, że po prostu mam kontakt z tymi ludźmi, z różnymi ludźmi. Mogę różnych ludzi poznawać,
Tak jak rozmawialiśmy, że tą firmę prowadzę od kilkunastu lat. Natomiast to, że jakoś daję sobie z tym radę, to na pewno pomaga mi też to, że buduję, staram się budować relacje z ludźmi, z partnerami, z klientami. A klientów mam też różnych, są klienci indywidualni, są też instytucje publiczne, jakieś firmy, są też tematy inwestycyjne też większe, także cały tam wachlarz jest klientów i gdzieś tam, no mówię, ta praca właśnie z ludźmi jakby od lat daje mi energię, siłę, gdzieś tam myślę, że jestem w stanie wykorzystać to i przełożyć powiedzmy na Radę Powiatu. To myślę, że pewne doświadczenia można przekuć na samorząd. Wie pan, no myślę, że tak, w samorządzie no, potrzebni też są tacy ludzie, którzy w tym samorządzie gdzieś tam już pracują więcej, dłuższy jakiś okres. Natomiast uważam, że warto trochę tej świeżej krwi gdzieś tam wpuścić, bo ten punkt widzenia często może być inny. I często jakieś inne światło można dać na konkretną sytuację, czy to właśnie inwestycję jakąś. I tak jak mówiłem, chciałbym, żeby te wszystkie inwestycje były poparte konsultacjami społecznymi. Panie Macieju, tak słuchając Pana, muszę powiedzieć, że podoba mi się to, co jakby Pan tutaj przedstawia, dlatego że wynika z tego, że nie chce Pan uszczęśliwiać ludzi na siłę, tylko raczej wsłuchiwać się w ich potrzeby. Zdecydowanie tak, wie pan, no ja też działam w sprzedaży. Ja jakby jestem wrażliwy na potrzeby klienta przede wszystkim, tak? I jakby ja muszę klientowi coś zaproponować, żeby on był zadowolony. On przychodzi, ma jakieś oczekiwania, ja te oczekiwania muszę spełnić. Dlatego tak samo mogę przełożyć swoje działania na samorząd. Spotykam się z mieszkańcami, jakby poznaję ich oczekiwania, i staram się wyjść im naprzeciw. Panie Macieju, prośba taka. Proszę powiedzieć dokładnie, z którego okręgu Pan startuje, z którego miejsca? Startuję z okręgu numer 1. Są to gminy Brochów, Młodzieszyn, Iłów i Rybno. Moje miejsce na liście to 4. I startuję z Komitetu Samorządowcy Razem. Bardzo dziękuję za ten czas. Dziękuję również, bardzo mi było miło. Mam nadzieję, że nie ostatnie spotkanie może. Państwu zaś bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo sporo o kandydacie i będziecie dzięki temu mogli podjąć bardziej świadomą decyzję przy urnie. Ja zapraszam na kolejne spotkania z następnymi kandydatami i na następne spotkania także z przedstawicielami różnych komitetów. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.